Hej, coś przegapiłeś, Wyatt. Jest. A teraz czekamy. Sierżancie, myśli pan, że ta Aurora naprawdę tam jest? Podobno. Podobno, podobno. A ty jak myślisz, Maki? Nie wiem, Faraday, ale pewnie ty mi powiesz. Ja to widzę tak. My mamy bomby atomowe, szwaby rakiety V2S, to pewnie i Japońcy coś tam mają. Nas interesuje tylko ten naukowiec, nic poza tym. Sierżancie, drużyna Able jest gotowa. Dobra, uruchom silnik. Płyniemy. Ruszaj, Wyatt. Gdzie oni się, kurwa, wybierają? Kurwa! Schować się! Kurwa! Po wszystkim. Ktoś oberwał? Z drużyny Able nikt nie przeżył. Okej. Teraz wszystko w naszych rękach. Sierżancie, czemu jeszcze je zaczęli? Mieli zacząć o 6:00. W samą porę. Oby poskutkowało. Matki, jeśli ci skurwiele to przetrzymają, to mogą sobie zatrzymać tego zdrajcę. Ruszamy!
Stój! Na glebę! Padnij! Japoński wóz. Nie ruszać się. Wykończyć ich. Ulubionym bejsbolistą. Kap, Anderson. W porządku. Zabierzmy go stąd. Chwileczkę. Co to za dźwięk? Jeraj, kukra. Co on mówi? Nie wiem, sierżancie. Jeśli nas sprzedałeś... Ja mam póki. Czarna broń. Działa. Już jesteśmy martwi. Dobra, idziemy, koleś. To bez sensu. Chyba mnie nie zrozumiałeś. Wynosimy się stąd. Sierżancie, odcięli nam główną drogę odwrotu. Dobra, pójdziemy przez bazę okrętów podwodnych. Ale to śmiertelna pułapka. Wiem. Lotnisko już niedaleko. Sierżancie, to chyba nasz transport. Szykować się. Jestem. Szybciej, ruszać się. Odpuszczę ten cholerny właz. Udało się. Udało. Widzisz, Wyatt? Mówiłem, że się uda. Thank you.
to więc byliśmy. Parszywa kompania. Znaleźliśmy się w rosyjskiej strefie, żeby pomóc amerykańskiej operacji wywiadowczej. Prosta misja wsparcia, tak nam powiedzieli. Ale w życiu nic nie jest proste. Prawda? Haggard, nie mogę uwierzyć, że prowadzisz nas przez kolejne pole minowe. Ależ z was tempaki. Ej, formują się tam na dole. Marlow, ile mamy czasu? 5 do przekazania. Nie ma sprawy. Będziemy tam za 3. Na GPS-ie ani śladu naszego klienta. Czy on na pewno tam jest, sierżancie? Da, o ile dowództwo nie wcisnęło nam jakichś starych danych. Na ile to możliwe? Nieważne. Już prawie jesteśmy. Szykować się. Ja pierdol. To była jakaś kurwa magia. Uratowałeś mi dupę. Nie zginiesz podczas mojej ostatniej misji. Marlow, idziesz na szpicy. Nasz klient będzie tam sam, jak się nie pospieszymy. Jazda. Wcześniej czy później będziemy musieli się zmierzyć z nimi. Wcześniej. No to wcześniej. O cholera, to nasz agent. Na celowniku? Archanioł, tu Bravo 2. Mam na celowniku pojazd z potencjalnym celem o dużym znaczeniu. Przyjąłem Bravo 2. Archanioł, proszę o pozwolenie na eliminację celu. Sierżancie? Archanioł, cel jest w ruchu. Dowódca Bravo 2, wstrzymać ogień, wstrzymać ogień! Miałem go! Czemu puściliśmy skurwiela wolno? Nikogo nie zdejmiesz, póki ja ci nie pozwolę. Trochę kurwa przyhamuj, twój czas jeszcze nadejdzie. Archanioł, cel zniknął, pojazd nadal w zasięgu wzroku. Bravo 2, miasteczko jest nieprzyjazne, zabezpieczcie pojazd. Tak jest, przyjąłem Archanioł. Bez odbioru. Słyszeliście. Cholera. Wszyscy cali? Hux? Tak. Sweetwater. O! Bardzo ciekawe. To atrapa, co znaleźliście. Atrapa, ser? Imitacja. To była próba na sucho. Próba czego, ser? Pracują nad jakąś bronią. To, co wiemy, wystraszyło nas jak jasna cholera. To, czego nie wiemy, przeraża nas dużo bardziej. Potrzebujemy informacji. I to na wczoraj. To będzie wasze... Tak. Dobra. Słuchajcie, muszę się tym zająć. Mam 9 oddziałów siedzących w gównie głęboko po samą szyję. Więc od tej pory pracujecie dla nas. Musicie być nie tylko najlepsi, ale niekonwencjonalni i niebezpieczni. Jeśli się dobrze sprawicie, wszyscy będziecie mogli wrócić do domu. Ser, co pan ma na myśli mówiąc do domu? Do domu w sensie do domu? Tak. Dacie radę? Damy radę, ser. Wracając do tego obiektu, mamy w Boliwii człowieka, to specjalista. Nazywa się Aguirre. Dacie mu to. A, no i witam w Wydziale Operacji Specjalnych. Co tu się stało?
Wygląda, że o emeryturze mogę zapomnieć. To się stało. Znowu. Wydział Operacji Specjalnych! To jest, kurwa, to! Boliwia. Momenta już byliśmy w Ameryce Południowej dzięki uprzejmości pewnej agencji bez nazwy, pracując dla gościa, który codziennie posyłał na śmierć kilka oddziałów takich jak nasz. W teorii wiodło nam się coraz lepiej. Ten Aguirre musi być w CIA jakąś szychą, skoro go przysłali tu w pojedynkę. Oho, nie podoba mi się to. Ani trochę mi się nie podoba. Hej, Flynn, zgadza się? Daleko jeszcze? Flynn! Pan w pilocie! Hej, koleś! Moment, ja chwila, stary! Musiałem gdzieś fajki! Ej, Gilonia! Te depieprzone wtorki, stary, zawsze takie popieprzone! Kiedy dotrzemy na miejsce? Za kilka minut! O, a to co? Kurwa, rakiety! Rakiety! Da, widziałem! Co to kurwa jest? To te tanie ruskie rakiety! Gdyby to był pocisk kierowany, wtedy musiałbym się trochę sprężyć! A mógłbyś odstawić nas do strefy lądowania, zanim ja też będę musiał się sprężyć? Jasne! Luz! Robi się, szefie! Baza, tu piekielny jeździec, potwierdzam desant 6449! Dwa ciała. To wszystko. Tracimy tylko czas! Chwila. Jezu Chryste, facet jest trupem do kurwy nędzy! Na bank zdążą nas tu przygwozić, zanim pan detektyw odkryje to, co i tak już wiemy. Aguirre żyje. W przeciwnym razie zabraliby te ciała. To już jakiś ślad. Pewnie zostawił go Aguirre. Wszystko pasuje. To właściwy kwadrat. Musimy kierować się w górę rzeki. Dobra. Wezwij Flynna. Flynn odleciał, Hux. No, to widzę, że robi się coraz lepiej. Aha. Mamy towarzystwo. To Rosjanin. Dokąd go zabierają? Rosjanin. Dokąd, tego nie wiem, ale się dowiem. Marlowe, zbliżymy się do nich. Weź snajperkę i zdejmij strażników. Wykorzystaj grzmot, zagłuszy wystrzały. Mogę powiedzieć, że żałuję, że sam na to nie wpadłem? Co? Ruszamy, panowie, palce na spustach. Czekaj. Drut naciągowy. Cholera! Jakim cudem go zauważyłeś? Mam wbudowany wykrywacz metali. Dzięki, Hux. Słuchaj, nie wychowałem się w supermarkecie, cholerne gamony. Okopali się tu jak krety z Alabamy. Tam jest jedna wieża strażnicza. I jeszcze tam. Dobra. Będziemy cię osłaniać. Idź na wprost, a później korytem rzeki, o tam. My ich przygwoździmy, a ty przywalisz im z flanki. Majorze Aguirre. Broń. O cholera. Nie ma sprawy. Jesteśmy kwita. Panie majorze, przysłał nas Braidwood.
Chcieliśmy coś pokazać. No to pokazujcie. Cholera, naprawdę im się udało. Braidwood mówił, że to atrapa. Oczywiście, że atrapa. Mówiłem im, że to będzie atrapa. Chryste, prawdziwej broni by tam nie przenieśli. O tym wiedzieliśmy od dawna. Wiedzieliśmy? Hex. Dobra. Przez francuskie Sat-Meteo weszliśmy do gruzińskiej sieci wojskowej. Dużo się dowiedzieliśmy. Informacje o atrapie broni to tylko część. I wtedy zjawili się ci goście. Przyjęli wszystkie materiały? Aha. Nie ma kopii? Gdzie? Urządzenia kontrolne satelity były w Andach. Aguirre powiedział, że możemy ich użyć. Teoretycznie. Dobra, słuchajcie, chłopaki, ostrzelajcie tamte cele! W porządku! Marlo! Hagar! Łapcie tę działkę i strzelać! Nie pomożesz nam, Flynn? No jasne, ale ja jestem pacyfistą! Co? Pacyfistą? Jak możesz być pieprzonym pacyfistą? Mogę! Walka źle wpływa na moją karmę, stary! Dlatego tylko lata! Hex! Daj spokój! Chuj ci w oko! Nie musisz ze mną latać, kosmiczny pojebie! Wystrzelę cię prosto do pieprzonego magicznego królestwa! Też cię kocham! Ty skretyniały, zjebany liberale, ty pierdolona... Gotowe. Lada chwila powinniśmy go zobaczyć. Na szczęście ten złom jest zepsuty i łatwo do niego się włamać. No, Boże pobłogosław Francuzów. Okej. Teraz tylko musimy jakoś wydostać ze środka serwer danych. W porządku, jest. Wylądował około kilometra stąd. Jesteś pewien? Haggard, sprowadziłem ten złom z orbity, trafiając praktycznie w punkt, więc trochę szacunku. Troszeczkę. Sierżancie, potrzebujemy pojazdu. Wiem, tam jest jeden. Słodki Jezu. To najpiękniejsza rzecz, jaką widziałem w całym swoim życiu. Zbierajmy się po tego cholernego satelity. Podaj czarną skrzynkę. Serwer danych. Słuchaj, nie jestem ludzką pochodnią. Nie mogę go teraz dotknąć. Ma pewnie z 1000 stopni. Jest odporny na promieniowanie, więc... Pogoda się zmienia. Wy dwaj zabezpieczcie czarną skrzynkę. Spróbujemy skombinować jakiś transport. Lepiej zawołajmy sierżanta. Zaraz wrócę. Tylko mnie nie zastrzel. Sweetwater! Sweet! Niech! Witaj z powrotem, synu marnotrawny! Trzymaj się!
To jest broń skalarna. Cudeńko, prawda? To niemożliwe. Nigdy nie słyszałeś o operacji Aurora? Słyszałem, ale nawet jeśli udałoby się wytworzyć pole skalarne... To w troposferze rozpętałaby się potężna burza magnetyczna... Zaraz. A po polsku? Broń skalarna emituje niezwykle silne impulsy elektromagnetyczne. No i? No i odpalają ją w odpowiednim miejscu, wysiada sieć energetyczna w Stanach, nasz wspaniały kraj popada w anarchię, co skłania Rosjan do złożenia nam wizyty. Koniec, kropka. Więc lepiej znajdźmy tego gościa. To Arkady Kirylenko. Cholera. Ten koleś, co go wtedy nie odstrzeliłeś? Jest związany z tym projektem? Kirylenko jest tym projektem, więc albo wyruszamy, albo on zniknie. Muszę omówić to z Braidwoodem. Nie. Zamiast nas pośle paru przygłupów z sił specjalnych z jakimiś pedalskimi kardiomonitorami przy spluwach. Sierżancie? Siakrę, mam 44 lata. Troje nieślubnych bachorów na głowie i karierę, która zmierza donikąd. To miała być moja ostatnia misja do kurwy nędzy. Po prostu już nie mogę. Nie dam rady. A kto uratuje Stany? A później co? Jajco. Znaczy, wchodzisz w to. To, że Kirylenko żyje, to moja wina. Sweet? Niech pomyślę. Tak. Haggard? Kurde. Ustatkować się jeszcze nie zamierzam, więc odpowiedź jest całkiem prosta. Wchodzę w to. Dobra, robimy tak. Jedyny sposób, żeby dorwać Kirylenkę, to podłączyć się do operujących w rejonie amerykańskich oddziałów pancernych. No i ruszyliśmy na południe, w stronę Chile. Aguirre miał chyba wysoko postawionych przyjaciół, bo czekały na nas amerykańskie czołgi. Dawno nie mieliśmy żadnego wsparcia, więc czuliśmy się jak w Boże Narodzenie. Tylko prezentem był rosyjski pułkownik. Prawda jest taka, że miewałem już gorsze święta. Brawo 2, tu tylna straż od biuru. Słucham cię, tylna straż. Ostatnia znana pozycja Kirylenki do jakiejś osiedla, albo nawet obóz w pobliżu farm wiatrowych w Talinej. Nie bierzcie go żywcem, ale procedurę znacie. Róbcie co konieczne. Rozumiem. Brawo 2 bez odbioru. Niedźwiedź 3, zmieniamy trasę. Witajcie w czerwonej strefie. Nie wiem kto to, ale na pewno nie on. Rusz się, Hans, daj, zobaczę. Racja, to nie on. Facet miał przy sobie cholernie ciekawe rzeczy. Telefon satelitarny, kupę kart telefonicznych, 50 tysięcy dolarów. Ale to nie wszystko. Twierdzi, że wie, gdzie jest Kirylenko i że nam powie, jeśli go puścimy wolno. Dobra, dajcie nam kilka sekund. Ile mu dajesz? 10. Tam. 5. Bingo. Cholera. Z biurka, panowie. Wiemy, gdzie jest Kirylenko. Marines, będziemy potrzebować waszych Humvee i waszej broni. Oczywiście, sir. Co pan powiedział temu jeńcowi? Nic. Oprócz tego, po co tu jesteśmy. I tak po prostu spasował? Tak. Powiedział, że ma rodzinę w Houston. Teksańcie. Czasami ludzie są po prostu ludźmi. Wbierać! Rozumiem. Macie rozkaz wziąć mnie żywcem. Tak. Dziękuję. Jak się ruszy, zastrzel go.
Zawsze to samo. Co proszę? Mówicie, zastrzel go, jeśli się ruszy, ale tego nie robicie. Powinniście pogodzić się wreszcie z sytuacją. Sytuacja jest taka, że to my tu mamy broń. Sierżancie, to manifest okrętowy. Sangre del Toro. Kto was przysłał? A, chyba już pora się stąd zabierać. Przysłał was Aguayo. Zgadza się. To sprytny przeciwnik. Schwytanie mnie tutaj było świetnym posunięciem. Sierżancie! Przeciwnik! Dobrze grał, skoro zaszedł tak daleko. Wy także, muszę wam to przyznać. Gdzie się podział ten cholerny azbuty? Zapomnij o nim, ruszaj się! Kurwa! Ej, czy mamie też tak klniesz? Jestem z ciebie dumny, Prest! Ej, niech ktoś kopnie fajkę, padnięty jestem! Słodki Jezu, ty szalony pieprzony hipisie! Spoko, dzieci, w linii już leci! Już mówiłem, nie wiemy, czy jest martwy. Miejmy nadzieję, że jest, bo jeśli nie... No to może opowie nam pan o tym statku? Sangre de Toro był zarejestrowanym w Panamie frachtowcem. Zaginął w 49. gdzieś u wybrzeży Peru. I nie wie pan, po co mu ten statek, ani co w nim jest, ani jak znalazł się na pustyni? Nie, nie wiem. Ale jeśli on go chce, to my także. Powodzenia. Hej! Chyba znalazłem rozwiązanie! Przyjąłem. Haggard! Przystanek, amigos! Dalej już nie polecę. Dobra. Co robić? Przerwę, co robicie? Kiedy poruszy się igła... Obrócić... To pokrętło! O kurde! Udało się. Armii pokażesz, na co cię stać. Hej, jeśli coś się stanie, no wiesz, niech mnie pochowają w pięknym Arlington, na stadionie Cowboys, w Teksasie. Dobra. Wiem, że to jeden z tych przycisków. Tutaj. Jasny gwint, trzeba się było dokształcać. Może nawet PowerPointa bym się nauczył. Aha, jest. A teraz jazda mi stąd. Dalej sam sobie poradzę. Okej, gotowe. Co jest? Cholera. Preston, muszę tu zostać i przypilnować, żeby nie było wahań sygnału. Przejść do innego kwadratu, a ja tu tymczasem co nieco podreguluję. Może przy okazji uda mi się dowiedzieć czegoś o Aguayerze. Sangre del Toro, tu jesteś, gagatku ty mój. Wprowadzam dla ciebie nowe współrzędne. Tak znalazłem się na statku, który zaginął, szukając czegoś, co powinno pozostać pod ziemią. Ale miałem swoje powody, jak wszyscy, wrócić do domu. Wtedy to znalazłem i wszystko się zmieniło. Thank you.
Dobra, to widzisz. Marlow, co tak zamilkłeś? Chodzi o operację Aurora. Wydaje mi się, że znalazłem jej część. Co? Co? O kurde, sierżancie! Dajcie mi mikrofon! Okej, Bresson, mów! Albo nie, zaczekaj chwilę, niech Aguirre też posłucha! Tak. Wygląda na to, że o fakcie posiadania przez Japończyków technologii skalarnej wiedzieliśmy już w 43. Operacja Aurora była misją samobójczą. Posłaliśmy tych ludzi na pewną śmierć. Wszyscy zginęli. Wyatt, Faraday. Wyatt? Rząd o tym wiedział? Tak. Określili nawet spodziewaną liczbę ofiar. Musieli wiedzieć, do czego ta broń jest zdolna. Czekaj. Dobra. Sprawdź ten kod. Sierra Foxtrot 1079. To prefiks armii amerykańskiej, poza naszym zasięgiem. Ile jeszcze? Trudno powiedzieć. Tylko jeden. Zabieraj to i jak najszybciej się wynoś. Teren jest zbyt gorący. Wycofujemy naszych ludzi. Zrozumiałem. Rosjanie zaczęli dokręcać śrubę i sytuacja stawała się poważna. Udaliśmy się na północ, na spotkanie z Aguirrem, żeby wynieść się stamtąd. Prawie się udało. Nie wygląda poważnie, co? Tak to już jest. Pamiętaj, że Troja upadła przez kobietę. Okej, w porządku. Troja! Iliada! Kapitalna książka! Ważne, że to mamy. Jak najszybciej musi trafić do Aguirre. Tak. Coś mi ten gość nie pasuje. Znalazłeś coś na niego w tej swojej konsolecie? To szpieg! Nic nie trzyma się kupy! Posadzę to cholerstwo! Daj spokój, brachu! Nie czas na bohaterstwo! I stary! Daj on! Dam radę! Marlow, automat tam! Zbliżają się żołnierze. Minuta, może mniej. Chyba zostaliśmy tylko my dwaj. No to do roboty. Macie pojemnik? Mamy, ale nasz pilot został pojmany, a bez niego nigdzie się nie ruszamy. Brawo 2, bredzicie bez sensu. Ten związek chemiczny jest nam bardzo potrzebny, a po pilota wyślemy drużynę ratunkową. Związek chemiczny? Skąd pan wie, że to związek chemiczny? Mówił pan, że nie wie, co tam jest. Brawo 2, po prostu dostarczcie mi przesyłkę. Nie mamy czasu na pierdoły w stylu nigdy nie zostawiamy przyjaciół w potrzebie. Znacie moje współrzędne. Róbcie kurwa, co do was należy. No i co robimy? W mordę, niech ktoś coś powie! Ale ja uważam, że pora ruszyć na ratunek szurniętemu lewakowi, bo jest moim przyjacielem. Haggard, pierwszy raz zupełnie się z tobą zgadzam. Myślałem, że jesteś pacyfistą. Nawet Budda musiał czasem komuś dokopać. O, hej, dobra. Widzę, że macie wszystko pod kontrolą. Aha, coś dla ciebie. O kurde, ale czadowo, stary. Dostaniesz od nich raka. Nie mam pojęcia, jak chcecie się stąd wydostać. Ale w drodze tutaj mijaliśmy jakąś bazę. Pełno tam było śmigłowców, więc... Dobra, no to lecimy.
Oto pańskie gówno. A teraz niech nam pan powie, co się dzieje. To wy mi powiedzcie. To było oszustwo? Mój przyjaciel to bardzo oddany sprawie człowiek. Przez całe lata rywalizowaliśmy ze sobą, pracując nad tą bronią. Ale to już przeszłość. Dlaczego? Bo mnie okłamano. Kto? Kto pana okłamał? Kto mnie okłamał? Właśnie. Jakie to ma znaczenie? Pogrzebałem trochę na pański temat i na nic ciekawego nie trafiłem. Aż tu nagle usłyszał pan nazwisko Thomas Wyatt. I on miał syna Jamesa, mniej więcej w pańskim wieku. Proszę mi przerwać, jeśli się mylę. Pański ojciec to komandos Thomas Wyatt. Kiedy dowiedział się pan, że rząd posłał go na pewną śmierć, wpadł pan w szał. To właśnie rząd pana okłamał, zgadza się? Ja to wszystko puściłem w niepamięć. Do czasu, aż pewnego dnia wyczytałem gdzieś, że oni wiedzieli o tej broni. Dlatego właśnie trzeba zniszczyć ten kraj. Całkiem ci odwaliło. Nie możesz wymordować całego narodu dla zemsty. No fakt, nie mogę. Ale on może. To prawda. Tu piekielny jeździe, co znaczy negocjacje nie wypaliły, no? Tak czy siak, jak moja karma robi się dobrze? Więc panowie, ruchy! Trzeba ocalić świat! Aha, Hagar! Dzięki za fajki, blachu! Jazda! Znikamy stąd! Już! Co teraz, sierżancie? Nie wiem, właśnie przekazaliśmy w ich ręce ostatni element tej cholernej broni. Zmiana planu. Rosyjski pułkownik zmierza w stronę portu. Nie możemy zlokalizować Amerykanów. Zachować czujność. Marlo, zdejmij go. Się robi, sierżancie. Co jest? Uciekają! Dalej, nie ma was! Nie! To niedobrze! To źle! Słyszysz? Moździerze! Kryć się! Strzelają ze wzgórza! Ruchy, ruchy, ruchy! No... Proszę... To nie ten samolot, który widzieliśmy? Dlaczego oni... Chwila, czemu ten samolot się żarzy? O nie... Nie, nie, nie! Padnij! Czy ja nie żyję? Nie. To był chyba próbny wystrzał. Broń skalarna jest pewnie w samolocie. O nie. Nie chcę tego robić. Ta, ja też. Tym razem chyba zgodzę się z Hagardem. Co się z wami dzieje, do jasnej cholery? Presa. To nie nasza liga. Powinniśmy spadać. Spadać? Niby dokąd? Do domu. Nie będzie żadnego domu. Niczego nie będzie. Sweetwater. Więc to koniec. Czyli jednak nie nadajesz się do służb specjalnych. Zaczyna się rozpierducha, a ty od razu w długą. Sierżancie. Tak po prostu pan się podda? Rozumiem.
Dobra, cykory kurwa. Pójdę sam. Nie, Preston, nie pójdziesz. A wy dwaj, słuchajcie Marlowa i słuchajcie go uważnie. No już. Sweet, może być ciekawie, stary. Nie chcesz zobaczyć, jak to się skończy? Stary, nic więcej nie musisz mówić. Hex, daj spokój. Jeśli odejdziesz, koniec ze stekami, stary. Właśnie. Koniec z kupowaniem amunicji w supermarkecie. Koniec ze strzelaniem do nieproszonych gości. Koniec kluch z sosem. Koniec z niedzielnymi meczami futbolu. Koniec z cheerleaderkami Dallas Cowboys. Nie, przesada. Złazisz mi z drogi. Cheerleaderek im nie daruje. No jak tam? Dobrze wyglądasz. Bardzo śmieszne, Marlo. Jeśli obaj nie zginiemy, zamierzam obejrzeć cię ze skóry jakiegoś jelenia. Hej, hej, hej! Samolot ruszył z miejsca! Spójrzcie, jakie to cholerstwo wielkie! To AN-225. Ogromne bydle. Rozbudowana wersja AN-224. Największy samolot w historii. Zabiera na pokład 253 tony. No co? Znam się na tym. Czy ta broń nie powinna była zniszczyć samolotu? Tak. Wygląda na to, że przy broni skalarnej epicentrum jest bezpieczne. Za to dalej... Tak czy siak. Nie sądzę, żebyśmy dali radę go zastrzelić. Kto się pisze na porwanie samolotu? Noc. Wyczekiwanie. Planowanie. Mówią, że najciemniej jest tuż przed wschodem słońca. A przecież czasami wystarczy włączyć światło. Zaradzić. Albo duża ilość C4. Tak, trzeba by go rozpierzyć na kawałki. Pamiętasz rozkład kokpitu? Tak, wszystko mam tutaj. Zero stres. Dobra, pilotował który samolot? Okej. Okay. Później będziemy się martwić. Jazda. Gdzie u diabła jest Kirylenko? Jesteśmy jakieś 130 km od Teksasu i szybko się zbliżamy. Sierżancie, nie ma czasu. Panowie, związek chemiczny, który mi przekazaliście, ochroni nas przed skutkami wybuchu. I za to jestem wam niezmiernie wdzięczny. Miłego oglądania. To, że nie mogliśmy wejść do zbrojowni, nie jest do końca prawdą, co? Cóż, nie, ale... A, pies to jebał. Na emeryturze i tak bym się tylko nudził. Spóźniliście się. Jesteśmy już prawie w punkcie zero. Nie sądzę. Do roboty. Co? Co robisz? Cofnę się, chłopcy. Ej, czas na pokaz. Go!
When the moon goes down in the valley of time, talking about time. When the sun, yes, the sun. Wreszcie Teksas! Nie ma jak w domu! Dobra, dobra. Wcześniej czy później musiałem wpaść tu z wizytą. Jasny gwint. Co teraz zrobimy? Sierżancie, to nic pan nie mówi. Powinieneś chyba spytać Marlowa. Dzięki niemu jestem oficjalnie emerytem. Ekstra się sprawiłeś, Marlow. Ja? Daj spokój, Słyca. Ty to niby co? Nie wiem, było w porzu, ale prawda jest taka, że te całe specoddziały to jednak nie mój styl. Dobra, pora się zabawić. Znam lokal, który spodoba się wam jak jasna cholera. Jest tam taka jedna cizia, ma na imię Chantal, potrafi... Oddział! Baczność! Panowie? Sir! Spocznij. Rząd Stanów Zjednoczonych, szczerze wam dziękuję. Cóż, cholernie przykro mi to powiedzieć, ale będziecie musieli pójść ze mną. Dlaczego, sir? Rosjanie zaatakowali. A nie, sir, to nie oni, to my. Właśnie wysadziliśmy tę ich super broń. To znaczy, inwazja odwołana. Nie tutaj. Oni idą przez Alaskę. Przez Alaskę? Są w życiu takie chwile, gdy lepiej nie mieć racji.